wodę i zaścieki. Czyli woda będzie odłączona, bo naprawdę jest sytuacja dramatyczna. Jest bieda i ubóstwo w gminie. Jeżeli chodzi, to powiem w ten sposób. Za dostarczaną wodę, za koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w celu dostarczenia wody, płacą mieszkańcy, wszyscy odbiorcy wody. Jeśli ktoś nie płaci za wodę, nie płaci za odprowadzane ścieki, a robi to, ktoś, krótko mówiąc, inni mieszkańcy, ci, którzy rzeczywiście, no się będą ponosili te koszty, ci, którzy płacą. W związku z czym uważam, że nie można do tego dopuścić, stąd ustawa nasza o zbiorowym zaopatrzeniu przewiduje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. I my niestety jesteśmy zmuszani, ja mówię niestety, bo nie jest to, my byśmy chcieli wszystkim wprowadzać udogodnienia, natomiast jest taka zasada, że zanieczyszczający płaci, jeżeli chodzi o ścieki. Jeżeli chodzi o wodę, to tak jak powiedziałem na wstępie, ponosimy koszty i tymi kosztami rozdzielamy wszystkich, w zależności od tego, ile kto tej wody zużywa. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy zmuszeni odciąć dostawę wody, wtedy jest jeszcze możliwość korzystania ze zdrojów ulicznych i rozliczenie tych zdrojów ulicznych prowadzimy z gminą. A jeszcze mam takie pytanie, a ile tych zdrojów ulicznych w Końskich jest? Ja poproszę o odpowiedź wiceprezesa Krzysztofa Ciupa, który na sprawach technicznych zna się bardzo dobrze. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Jeśli chodzi o zdroje uliczne, to dysponujemy 8 takimi zdrojami. 3 są w Rogowie, 5 jest w Końskich. Zawsze przy odcięciu wody podajemy najbliższy punkt poboru wody. Natomiast dodam jeszcze, że nie możemy jako zarząd spółki pozwolić na to, żeby ktoś korzystał z naszych usług nie płacąc za to, ponieważ działalibyśmy na szkodę spółki i Państwo radni mieliby do nas pretensje o to między innymi. Dziękuję. Ja, jeżeli można. Bardzo proszę. Kontynuując ten wątek tych zdrojów. Panie Prezesie, czy Zakład Wodociągów ma wpływ na lokalizację tych zdrojów i czy można by było je rozmieścić tak, żeby były w różnych regionach gminy czy aglomeracji? Te zdroje istnieją już wiele lat. Głównie kiedyś to były po prostu studnie, z których korzystała ludność miasta i okolicznych miejscowości głównie Rogowa. W tej chwili prawie 100% gmin jest zwodociągowana. No nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby umieścić jeszcze gdzieś. To jest też dodatkowe miejsce, z którego można kraść wodę po prostu. Czy ktoś jeszcze chce zapytać? Ale panie prezesie, czy jest logiczne rozmieszczenie tych zdrojów na całą gminę? Wiadomo, że tutaj jest w Końskich jest 5, 3 w Rogowie. Ale myślę, że tutaj jest sprawa wyjaśniona. One zostały zbudowane czy powstały na bazie studni, które były. No kwestia jest, nie rozumiem pytania, czy chcemy więcej, czy za dużo mamy? Nie, no chodzi o to, jak już mamy, jak już posiadała gmina te zdroje związane z wodą, to żeby były rozmieszczone we wszystkich obszarach gminy, żeby ci najbiedniejsi mieli dostęp w całej gminie do tych zdrojów. Można się tylko zastanawiać, ale naprawdę z tego punktu na to trzeba spojrzeć. Ci, którzy korzystają w Rogowie, płacą za korzystanie ze zdrojów, jest kilka osób, kilkanaście osób, które po prostu płacą za ryczałty. Także to nie jest tak bezpłatnie. Nie, mamy umowy z osobami, które nie mają przyłącza wodociągowego. Natomiast osoby, które mają przyłącze, a zostaną zamknięte z powodu niepłacenia, wskazujemy im, gdzie mogą korzystać z wody i za tę wodę płaci Urząd Miasta i Gminy.
Jeszcze mam pytanie takie. Panie prezesie, jakie są zasoby groźne w Końskim? Chodzi panu o jaką wielkość? Tak. Na ile nam może starczyć tej wody? Teoretycznie są niewyczerpane, ale ja nie odpowiem na to pytanie tak na 100%. Czyli leży Końskie na wodzie. Można powiedzieć, ja są niewyczerpane. Ja mówię, nie wiem, nie posiadam w tej... Proszę panie radny, ale to nie jest pytanie dotyczące taryf, bo... Taka informacja, jeżeli pan radny chce, to proszę zwrócić się na piśmie do wodociągów i opiszą zasoby geologiczne naszych stany tutaj gminy wody. Proszę, dyskutujemy na temat taryf. Ja jeszcze mam pytanie do pana mecenasa albo do pana prezesa. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie zapłacić, woda mu została odcięta, to zgodnie z prawem on może się udać do opieki, żeby opieka mu za ten pogrom zapłaciła? Może pan burmistrz poproszę, nie pan mecenas, tylko pan burmistrz, proszę bardzo. Ja tylko dodam, że jeśli kogoś jest nie stać na zakup wody i spełnia kryteria dochodowe określone w ustawie pomocy społecznej, no to oczywiście może na tych zasadach korzystać z różnych form zasiłków, z których również będą mogły pokryć koszty zapłaty za wodę, ale to już jest w zależności od dochodów rodziny, czy osoba jest wspólnie zamieszkuje z osobami w rodzinie, czy sama zamieszkuje. Jest to badane odrębnym postępowaniem na wniosek osoby potrzebującej przez gminny ośrodek pomocy społecznej. Czy pan ma coś do zdania? Potwierdzam wszystko, co powiedział pan burmistrz. Taka jest zasada, że bada się sytuację dochodową rodziny. Jeżeli rodzina spełnia tak zwane kryterium dochodowe, może skorzystać z zasiłku celowego, między innymi przeznaczonego na ten cel. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze nawiązując do zawsze stany magazynowe mają wpływ na taryfy. Jeżeli jest dużo w magazynie towaru, ten towar ma mniejszą cenę. Ten towar jest nieograniczony. No w związku z tym dlatego ma wpływ na taryfy. To by to pytanie było. Ale ja chciałbym jeszcze, pan prezes chciałbym jeszcze, proszę bardzo. Jeśli chodzi o obrazowo, metr sześcienny to jest 1000 litrów, czyli 100 galer wody za 3 zł. Nie jest to dużo, jeśli chodzi o cenę jednostkową. Natomiast stany magazynowe akurat w tym przypadku nie mają nic do rzeczy, bo my płacimy za wodę, którą wydobędziemy z ziemi i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. To jest rocznie 800 tysięcy, może więcej. Dobrze, ma wpływ, ale nieduży. Pojęcie zgadnę, czy złote dużo, czy niedużo, zależy od kogo, panie prezesie. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć. W nawiązaniu jeszcze do konstrukcji taryf. Wydaje mi się, że konstrukcja tych taryf idzie w kierunku takim no, troszkę niekorzystnym dla mieszkańców. Ponieważ zauważamy, że zakład PWiK w większym stopniu osiąga swoje przychody z tytułu przychodów tak zwanych stałych. Czyli jak mam na myśli opłatę abonamentową na przykład, nie? Że no, w interesie mieszkańców byłoby, żeby to co płacą, to 90% czy 95% stanowiły wskazania z liczników, czyli to co zużywają, natomiast no, te pozostałe koszty, żeby były jak najmniejsze. Bo ja powiem na przykładzie rozliczenia ciepła. Na początku jak było wprowadzane to było 30-70, czyli 30 były koszty stałe, 70 były koszty zmienne, czyli zużycie, a w tej chwili jest pół na pół, 50-50. I tutaj na podnoszenie tej opłaty abonamentowej i naliczanie jej w ogóle i od ścieków i od wody, no powoduje, że ten udział w opłatach stałych bez względu na ilość zużywanej wody czy odprowadzanych ścieków jest dosyć wysoki. I no tu mielibyśmy prośbę, żeby przy konstrukcji taryf w następnym roku wziąć to pod uwagę, bo powiem szczerze, że przeglądałem troszkę zakładów wodociągów, jak ustalają taryfy i niektóre tylko mają podwójne, tak jak u nas. Ja rozumiem, że to się odbije na cenie wody, bo te pieniądze gdzieś muszą być, żeby można było zbilansować, tylko że to jest jaśniejsze dla mieszkańców. Więcej zużywa, więcej płaci. A dziś jest tak, że no może mało zużywać, a mniej więcej tyle samo płaci. Czy ktoś jeszcze chciał? Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja chciałbym tylko wszystkim radnym i sołtysom, państwu tu obecnym
powiedzieć o kilku sprawach. Na pewno wszyscy, ja podzielam zdanie czy radnego Lechowskiego, czy Kozerawskiego, czy pana Czarneckiego, innych radnych, bo wszyscy się troszczymy o to, żeby te ceny nie były wygórowane. Tylko jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli każdy nie zapłaci za siebie wprost, to i tak my wszyscy za wykonaną usługę zapłacimy wspólnie z budżetu, tak jak w przypadku zdrojów ulicznych i innych przypadkach. Skala udzielanej pomocy przez gminę, czy bezpośrednio z gminy, czy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rocznie w różnego formach, różne formy zasiłków dla osób, które są mniej zaradne, zagrożone ubóstwem, potrzebują tej pomocy od nas, bo to na tym polega, że gmina to jesteśmy razem. To jest 17 milionów złotych. My staramy się te obowiązki zgodnie z ustawą i zgodnie ze wszystkimi normami wypełniać i pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nie potrzebuję chyba też wspominać o tym, że do oświaty też dokładamy 12 milionów złotych. Jak również dokapitalizujemy spółkę PWiK, za chwilę też będzie uchwała na ten temat, w kwocie 3 milionów złotych. Więc na razie, bo tych potrzeb jest bardzo dużo. Więc to wszystko, co my dzisiaj tutaj robimy, wymaga bardzo trudnych decyzji i wyważenia tego, jak to zrobić, jak mądrze, jak sprawiedliwie tymi wszystkimi kosztami się podzielić. I też chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy dzisiaj są na sali, bo nie wszyscy mieli odwagę przyjść dzisiaj i podejmować trudną decyzję, bo to będzie trudna decyzja, bo każda podwyżka taką decyzją jest. Także dziękuję radnym, niezależnie od tego, jak Państwo będziecie głosowali, bo to jest wybór. Ale to jest wybór, którego się nie boicie będziecie potrafili podjąć decyzję albo za, albo przeciw. Ale nie chowacie głowy w piasek i za to Wam dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Może ktoś z Państwa sołtysów? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska powzięła uchwałę większością głosów. 13 za przy 1 przeciw, przepraszam, odrzuciła. Stwierdzam, że Rada Miejska odrzuciła uchwałę stosunkiem głosów 13 przeciw, 1 wstrzymujący się. Co to miał znaczyć ten śmiech, panie mecenasie? Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kamieńskie. Był opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kamieńskiej i uzyskał pozytywną opinię. Czy są uwagi do tego projektu uchwały? Nie ma. To może ja zapytam pana burmistrza, bo no w związku z tym, że dosyć te podwyżki są duże, czy nie byłaby możliwość dokonania zmian, bo my rozumiem teraz nie możemy na tej sesji podjąć innej uchwały, ale po prostu zwiększenia dopłaty do tych ścieków, dokonania zmian w budżecie 2012 roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tym momencie nie mogę takiej deklaracji złożyć. Możemy to przeanalizować po pierwszym półroczu. Będzie nasza wiedza na temat finansów gminy, stanu zrealizowanych inwestycji, przetargów i możliwości będzie większa i wtedy możemy po okresie półrocznym usiąść i zastanowić się, czy jest szansa na to, żeby zwiększyć środki przeznaczone na dopłatę do metra sześciennego kanalizacji. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska podzieliła uchwałę jednogłośnie. Wcześniej dokonaliśmy wyceny
za jaką kwotę możemy taki ośrodek wydzierżawić. Według tej wyceny biegłego rzeczoznawcy koszt rocznego wynajmu to jest szacowany na około 21 tysięcy złotych. Myśmy ustalili cenę dzierżawy na 40 tysięcy złotych. Do dnia dzisiejszego nikt oprócz pana Kulety nie zgłosił chęci wydzierżawienia tego ośrodka. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że z tego, z mojej wiedzy wynika, że pan Kuleta, pisząc projekt, a pisał go jeszcze w roku 2010, bo z informacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynika, że umowa na realizację tego wniosku została podpisana w październiku 2010 roku, czyli zanim jeszcze zostałem burmistrzem. I wniosek jest napisany tak, że można go zrealizować w całym województwie świętokrzyskim. On nie musi być zrealizowany w Sierpie. On może być zrealizowany gdziekolwiek indziej. Więc naszym staraniem jest to, żeby ściągać jak najwięcej inwestorów do naszego miasta, którzy nie tylko będą realizować inwestycje za swoje pieniądze, bo to nie są nasze pieniądze, tylko ponad 2 miliony 700 tysięcy, to jest wartość całego projektu, która zostanie zrealizowana na terenie naszej gminy. Przy założeniu takim, że część z tych środków, to jest ponad 1 300 tysięcy złotych, to są środki zewnętrzne, natomiast pozostałe to jest wkład własny inwestora. Natomiast to, że on chce to zrobić w Końskich, wybudować, wyremontować ten ośrodek, jednocześnie stworzyć miejsca pracy, poprawić ofertę, jaką nasz ośrodek, nasza gmina Końskie ma do zaoferowania turystom, to jest tylko chwała osobie za przedsiębiorczość, naszemu naczelnikowi Wydziału Rolnictwa za to, że potrafi zabiegać o klientów i potrafi tak gospodarować nieruchomościami, żeby przynosiły one jak najlepsze dochody, a państwo zdecydują, czy ta oferta złożona jest ofertą dobrą dla nas, czy szukamy innej oferty. Naszym zdaniem ta oferta złożona jest ofertą dobrą, którą naszym zadaniem było przedstawić Wysokiej Radzie do akceptacji z takim uzasadnieniem. Jeśli moja wypowiedź jest wystarczająca, to bardzo proszę, jeśli coś by pan Kuleta chciał dodać do niej, to bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Odpowiadając na Pana pytania, ja po prostu w tej chwili nie mieszkam tutaj, ale często bywam w Sierpi i po prostu widziałem, że ośrodek stoi nieużywany i dlatego zainteresowałem się i chcę zrealizować ten projekt właśnie w Końskich, gdyż pochodzę z tego regionu, z Końskich, jak i można powiedzieć z Sierpi. A ja jeszcze mam pytanie do Pana Wojciechowskiego. A czy gmina Końskie mogła... Panie Radny, obowiązują pewne zasady. Chce Pan zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Pana Naczelnika Wojciechowskiego. Czy gmina Końskie mogła zgłosić się do takiego konkursu? Mogła zgłosić się do takiego konkursu, żeby dostać dofinansowanie? A OSI? OSI. Ja mogę odpowiedzieć. Nie wiem, czy pan naczelnik na to pytanie odpowie. Ja mogę odpowiedzieć. Nie, dobrze. To pan burmistrz, proszę bardzo. Ja odpowiem, natomiast pan właściciel projektu, pan Kuleta, uzupełni, jeśli pan przewodniczący pozwoli. To nie gmina Końskie złożyła wniosek. Nie gmina Końskie złożyła ten wniosek. Ten program to jest działanie, z tego co wiem, 1.1, tak? Działanie 1.1 było przeznaczone dla przedsiębiorców. To przedsiębiorca złożył wniosek o realizację przedsięwzięcia pod nazwą Folwark Świętokrzyski. Ma to na celu wybudowanie na terenie województwa świętokrzyskiego takiego ośrodka edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, który by pozwolił pokazać i przybliżyć wszelkie dziedziny, bym powiedział, twórczości ręcznej, czyli wypalanie ceramiki, lepienie z gliny, kontakt ze zwierzętami, jeśli chodzi o dbałość, o
nie wiem, o koniki, o grówki, o kury, pokazanie, jak to wygląda, żeby te zielone szkoły miały gdzie przyjeżdżać, wybudowanie tężni solnej, wybudowanie stajni, czyli też można będzie jeździć konno i wiele innych atrakcji z tym związanych. Gmina Końskie tylko zabiega o to, żeby ta inwestycja została zrealizowana u nas, a nie gdzie indziej w województwie świętokrzyskim. Bo ona może być zrealizowana gdziekolwiek. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie do Pana Kulety. Czy w momencie, kiedy Pan pisał już ten projekt, to miejsce docelowe było Panu znane i to już miało być sierpia, czy sierpia się dopiero pojawiła w trakcie? Ten projekt planowałem realizować w sierpniu, ale planowałem realizować na innej nieruchomości. Na nieruchomości, która znajduje się za CPN-em, jeśli ktoś zna te regiony. Dziękuję. Proszę Pana Lechowskiego. A jeszcze może ktoś, może Pan Naczelnik mi odpowie. Ta powierzchnia 3 hektary, to jaką ona posiada wartość? Na jaką sumę jest szacowana? Do mikrofonu proszę. Ponieważ nieruchomość miała być wydzierżawiona, dlatego też została zlecona wycena stawki dzierżawnej. I tak też zostało to zrobione. Jak będziemy sprzedawać, to wycenimy... To co mówił Pan Burmistrz, 27 tysięcy. 27 tysięcy tam z groszami. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Stąd moje takie obawy. Ja mam takie pytanie do Pana radcy prawnego. Jeżeli ta działka 3 hektarowa zostanie wydzierżawiona na 10 lat, to po tych 10 latach nabywca dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu? Znaczy, w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania projektu tej umowy. Ono w sumie w miarę jest gotowe, ale w tym projekcie tej umowy była sugestia Pana Kulety, żeby zawrzeć takie postanowienie, żeby przyszedł umownie pierwszeństwo, ale to będzie kwestia negocjacji. Ten projekt, który przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi, na tą chwilę nie przewiduje takiej możliwości. Dziękuję, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie do Burmistrza. Chciałbym zapytać Burmistrza, w momencie, gdyby nie doszło do realizacji tego projektu, to czy gmina poniosłaby jakieś koszty, czyli chodzi mi o podatek, który byśmy nie otrzymali z tego tytułu, no i różnego innego, i różne inne pochodne. Szanowni Państwo, to jest jeden z pomysłów na zagospodarowanie tej nieruchomości, czyli gmina, nie ponosząc bezpośrednio wydatków, ma zrealizowaną inwestycję na swoim terenie. Wiadomo, że przy inwestycji są zaangażowane nasze lokalne firmy, bo z reguły przy takich inwestycjach to jest. Nawet mamy przykład realizacji obwodnicy, to większość podwykonawców to są nasi pracownicy i nasze firmy. To jest jeden z elementów. Drugi element to jest wpływ z dzierżawy. Trzeci element to jest wpływ z podatku. Szacuje się, bo nie wiemy, jaka będzie powierzchnia po wykonaniu inwestycji, ale na obecną chwilę rocznie to jest około 70 tysięcy podatków plus 40 tysięcy czynszu, to jest 110 tysięcy rocznie, po 10 latach to jest 1 100 000, będąc właścicielem nieruchomości nadal możemy po tym okresie ją wydzierżawić dalej lub zbyć tą nieruchomość, bo tak jak Pan Mecenas powiedział, wykonanie tej inwestycji nie wiąże się z prawem pierwokupu w sposób bezpośredni, dopiero możemy to zawrzeć w umowie. Natomiast jeśli chodzi o inne sposoby, możemy zrobić tak, możemy przekazać ten ośrodek i zasilić ośrodek sportu i rekreacji, ale trzeba pamiętać, że ośrodek ten wymaga też i nakładów, bo musimy nadążać za nowoczesnością. Wiadomo, że trzeba będzie ponosić koszty remontów, utrzymania,
Wiadomo, że wtedy OSIR jest naszą spółką, więc ten podatek tak jakby przelewamy z naczynia w naczynie, on nie wypływa z zewnątrz do naszego budżetu. Możemy też ten ośrodek przeznaczyć do sprzedaży, ale wiadomo, że sprzedaje się tylko raz. Lub możemy nie podejmować tej uchwały i czekać na lepszą propozycję. Naszym zdaniem ta propozycja jest dobra, nie tylko pod względem inwestycyjnym, pod względem edukacyjnym jest dobra pod względem finansowym. Natomiast, no, tak jak we wcześniejszych uchwałach, każdy z Państwa podejmuje decyzję w tej sprawie. Naszym zdaniem, naszym zadaniem było przedstawienie tej oferty Państwu i naszym zdaniem jest ona dobra. Proszę bardzo, pan Kurek. Panie Przewodniczący, mam pytanie do pana Kureka. Jeżeli firma podejmie korzystną uchwałę w tej sprawie, na kiedy przewidywany byłby termin rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia? Pewna część byłaby już zrealizowana w tym roku. Część budowlana jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę i jak najszybciej byłoby zrealizowane, rozpocząłbym realizację, gdyż muszę zakończyć w pierwszym półroczu przyszłego roku. Czyli mam bardzo niedużo czasu. Pan Radny Czarnecki jeszcze chciał? Czy... Tak, tak. No, już rozmawiamy tutaj o tym ośrodku ZHP, bo pan burmistrz tutaj przedstawił alternatywy i w formacie dzierżawy i sprzedaży nawet tego ośrodka. Bo każdy przedsiębiorca chce stać pewnie na dwóch nogach i realizując i inwestując takie duże pieniądze w przedsięwzięcie, no chce być pewny tej swojej inwestycji. Czy pan burmistrz, jak tutaj powiedział o alternatywie sprzedaży, czy też bierze pod uwagę jako włodarz naszego miasta sprzedaż i jak oczywiście już jesteśmy przy tej sprzedaży, czy jaką kwotę po prostu związana jest ta sprzedaż z tego ośrodka? Może tak, zacznę od pierwszej części. Krótko powiem, po 10 latach dzierżawy, jeśli ta współpraca będzie się układała w sposób prawidłowy, to znając rzeczy już inny burmistrz, inna rada będzie decydować o tym, czy przedłużyć tą dzierżawę dalej, czy nie. Natomiast co do sprzedaży, na obecną chwilę nie bierzemy pod uwagę sprzedaży, dlatego że rozważamy tą propozycję. Jeśli będziemy się przymierzać do sprzedaży, musi nastąpić wycena tej nieruchomości, abyśmy mogli ustalić cenę wywoławczą i dopiero wtedy możemy ten ośrodek przeznaczyć do sprzedaży. Na obecną chwilę takiej sprzedaży nie przewidujemy. Jeśli ją będziemy przewidywali, wtedy będziemy zmuszeni wykonać aktualną wycenę i określić zasady sprzedaży. Mam pytanie jeszcze do pana Wojciecha Kulety, przedsiębiorcy. Czy pan Wojciech, dla pana Wojciecha jako inwestora lepsza by była, lepszy by był zakup tej nieruchomości, czy jednak forma dzierżawy? Panie radny, no, patrzmy na interes gminy, a nie pana inwestora. Nie, no ja teraz pytam jako inwestora. Dobrze pan wie, że jest pan najlepiej na swoim inwestorze. Dlatego bardzo bym prosił o odpowiedź. Proszę bardzo. Chodzi pan o, że tak powiem, rentowność pod względem finansowym? Nie, czy chce pan kupić, czy dzierżawę? Chciałbym kupić. Dziękuję. Ale jest to, że tak powiem, no, z tego co wiem na tą chwilę, niemożliwe. Dlaczego niemożliwe, panie Wojciechu? Tego nie wiem. Pogmina ma lepszy interes w dzierżawie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Nie ma, zamykam dyskusję. Poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden przeciw, jeden wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska powzięła uchwałę w stosunku głosów 11 za, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się.